Pozwól, że najpierw cię przedstawię. Szymon Kostrzewski z klasy 8 zawodnik UKS Pilesza. Walczyłeś o tytuł juniora roku w plebiscycie sportowym, zajmując ostatecznie 11 miejsce. To bardzo dobry wynik. Gratulujemy w imieniu całej szkoły. Powiedz, czy od zawsze lubiłeś sport? Dlaczego wybrałaś właśnie tą formę aktywności? Bardzo uwielbiałem rywalizować z przeciwnikiem sam na sam. Bardzo uwielbiałem grać w tę formę sportu. Co ważne jest w crossfitonie? Ważna jest postawa ciała, ułożenie nóg i ułożenie ręki z rakietą, żeby były jak najniżej. A czy dla Ciebie jest właśnie crossfiton? Czy odgrywa w Twoim życiu ważną rolę? Crossfiton to jest forma relaksu w moim życiu i lubię ją uprawiać. Czy początki były dla Ciebie trudne? Początki były trudne, ponieważ musiałem się oswoić z grą, z posturą ciała. A jak zaczęła się właśnie Twoja historia z crossfitonem? Zaczęła się w ten sposób, że zacząłem grać w badmintona. Potem przeszedłem, bo widziałem, że crossfiton nie ma siatki, więc przeszedłem na tą formę sportu. A pamiętasz może pierwsze swoje zawody? Pamiętam, to były zawody w Niemczech, w Görlitz. Zająłem tam 3. miejsce. Jak się wtedy czułeś? Byłem usatysfakcjonowany tym wynikiem. A chciałeś może się kiedyś poddać? Był taki okres, że chciałem się poddać, lecz moja rodzina mnie wspierała i nie poddałem się. A powiedz nam może coś o treningach. Czy często je masz? Normalnie mam 11 w tygodniu, lecz czasami jak mam ważne zawody, to 2 razy w tygodniu. A jak one wyglądają? Wyglądają na tej podstawie, że gram z Szymonem Andrzejewskim, który był wicemistrzem Europy. I uczę się zagrywek, odbiorów, takich rzeczy. Czy ze względu na treningi możesz pogodzić je z nauką? Owszem, mam czas na naukę, mam czas na treningi. A dla znajomych masz czas? Też mam czas. Czasami weekendami można to pogodzić. Jakie masz może osiągnięcia na swoim koncie przez crossfiton? Mam osiągnięcia. Miałem 3. miejsce w mistrzostwach Europy. W mistrzostwach Polski miałem 2. miejsce. I na skalę światową miałem 6. miejsce. Byłeś w bardzo wielu miejscach w Polsce i na świecie. Możesz wymienić kilka tych miejsc? Byłem w Norwegii w Skien. Byłem w Polsce 2 razy w Warszawie. I to były takie główne zawody. A masz zamiar wiązać swoją przyszłość właśnie ze sportem? Raczej nie, bo to uważam jako hobby i tyle. A jakie masz zainteresowanie właśnie poza crossfitonem? Poza crossfitonem to więcej motoryzacja, motory. No i crossfiton tylko. Mam jeszcze Ciebie ostatnie pytanie. Kto jest Twoim autorytetem? Petr Makrylik, to jest mistrz Europy w 2019. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę Tobie dalszych sukcesów. Dziękuję.